Skrill, drop it hard. Witajcie w kolejnym odcinku Singularity. Zaczynamy od tej bramy, na której skończyliśmy ostatnio. Więc to naprawmy sobie ładnie. Tu jest jeszcze jakiś napis. Ona wkrótce zginie. No, ja ci dam. Nikt to nie będzie ginął, na pewno. Kurde, ale to wszystko ładnie wygląda. O! A tam ktoś szedł i znikł. Znowu te znikające potyrpańce. Jezus, jak ja ich nienawidzę. Tu też coś pisze. To ciągle nie jest naprawione. Ale co, Maniuś? Powiedz mi co. Bo ja nie wiem. A to co? Aha, dobra, Seeker. Lubię tę broń. Holy crap. Holy shit. Co to jest? To wszystko? Zapomnij. Arabia widział strażalszej karantyny. Zakłamuje wico, proveriajcie dokumenty, proveriajcie doskonale. A jeśli... Nikakich jeśli. Czuć to nie tak. Odkrywajcie ogon. Gdzie my kurwa jesteśmy? Ładnie sobie z nimi poradził. Nie, ten patent z robieniem tego brzydkiego stwora jest boski. Bo później trzeba go zabić, ale to chyba może nie będzie zbędne, może sami go zabiją, ale patent jest zajebisty. Naprawdę, kurde, ta gra mnie zadziwia z godziny na godzinę coraz bardziej. O, coś tu chciał. Hedzik. Tam jest jeszcze jeden patatan to jest. Pum! Tam mogę wysadzić beczkę. Przelecę między schodami. Jest, poszła z dymem. Chciałem wysadzić beczkę, wysadziłem gościa. Dobra, idźmy tędy. Jesteśmy w przyszłości, znaczy się w przeszłości z tego co kojarzę. Pierw wykończę chłopaków, dopiero tu pójdę. O, ile tu wszystkiego. A to co? Aha, Seeker. Okej. Okay. W sumie sobie mogę chętnie sobie wezmę apteczkę i tą sobie zbiorę. I idziemy dalej. Co tam? O, cześć. Nie wiem, co on próbował robić. E, aby chwycić pocisk? Aha, żeby to wrzucić. Holy crap, co się w tej grze dzieje, to się po prostu w głowie nie mieści. I teraz jeszcze jeden strzał tu. Tego otóż to pana. Prosto w kask. Zrobiłem mu z kasku zdruszczak. Skąd to do mnie strzela i co do mnie strzela, bo nie wiem. Tam chłopaki już padli. A tu jesteś, chodź tutaj. Pum. Jeszcze jakiś koleżka tutaj jest, tam są chłopaki. I beczuszka i lecisz stary w kosmos. Pum. Dobra. Jeszcze gdzieś tu jakiś jest patafian. Tylko nie wiem, Kai. Dobra, już nie ma nikogo. Najwyraźniej. Jak ładnie się po... Aha, dobra, przewróciłem. No, tak pięknie było ułożone. I teraz szukamy czegoś. Coś musimy zrobić. R. Mogę coś zebrać? Mogę co nieco zebrać. Lecimy do chłopaków. Halo. Już bym wszystkich chyba wykończył, ale tu coś jeszcze mamy. Jak ja kocham szukać
Ja muszę kiedyś tego Fallouta trójkę nagrać, jak bo ja kocham. Tam to będzie nie... Co się dzieje? Renko, mam nadzieję, że z tobą wszystko w porządku. Przez nie kilka do końca. Sekund nie odbierałam twojego sygnału. Udało mi się skontaktować z Borisowem. Kapitan Renko musiał doświadczyć kolejnej anomalii czasowej, prawdopodobnie związanej z bombą E-99. Zanurzenie w zatoce spowodowało niestabilność bomby. A więc frachtowiec spoczywa na dnie zatoki. Jaki mamy plan? To proste. Renko może użyć OMC. Kapitanie, w doku znajduje się uszkodzona platforma wzmacniająca. Jeśli uda ci się naprawić baterie zasilające, bez problemu odniesiesz perłę. Dobra, spróbuję. Ale ty mi się wydajesz podejrzany. Coś czuję, że on mnie wydyma w dupkę. Dziennik brygadzisty, 20 listopada 1954. W ciągu ostatnich 2 tygodni pojawił się trzeci statek. To zadziwiające, jak wiele rzeczy sprowadza się na katorgę i jak szybko posuwają się prace. Nie wiem, jak długo utrzymamy to tempo. Robotnicy są zmęczeni. Obawiam się, że wkrótce dojdzie do wypadku. Pewno ta. Przywróć zasilanie platformy wzmacniającej UMC. Okej. Okay. Czemu tam jest taka dziura? Schemat UMC? Co, żem zaś dobył? Udało ci się odkryć technolog. Wraz z zebraną amunicją odzyskuje szczęście. Aha. Tam pewnie mogę spaść. Ale tu jest drabina. Wejdź na tę drabinkę. O fuck, jestem pod wodą. Mogę pływać. Dawno nie było pływania. Pamiętam, na samym początku gry było pływanie. Później już czegoś takiego nie było. Zahaczę o coś, a nic nie zahaczyłem. Tu senura dam na dół trochę. Okej. Okay. Holy crap, where I am? Wynurzaj się. Ręko. Ręko. Co masz pod... O, zepsułem coś, a nie chciałem. A co ja tu mogę zrobić? Tu są jakieś gluty niewiadomego pochodzenia. Nie wiem, co ja tu mogę zrobić w ogóle tak a propos, że tak jest. Chyba, że pod wodą coś mam zrobić. Pewnie tak. Ale nic tu nie mogę zdziałać. Tam nie mogę przepłynąć, tu nie mogę nic zdziałać. Odczep! Nie, 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 tylko nie to. Już myślałem, że utknąłem. A, tutaj coś jest, tak? Chodź tu. O, 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 o. Dobra, wsadziłem jedno. Teraz mam wsadzić chyba jeszcze dwa. No bierz to. Bierz to, bo nie mam czasu. Uff. Aha, naciskamy Q w takim bądź razie, tak? No wsadź to, proszę cię. No po co ja to wyjąłem? No Boże. Chciałbym... O, 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 właśnie. I teraz Q. A, dobra. Fajnie, woda zeszła. No i zajebiście. Dobra. I teraz co? Idziemy tam, tak? Zapisywanie zawartości. Proszę nie wyłączaj komputera. No postaram się. Ale nic nie obiecuję. Aha, i wracamy tą samą drogą. Dobra, dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że tu już nie ma jakichś Happy New Year. Pewno będą. Pewnie znowu coś się skaszani. Aha, i już mogę wejść na platformę i wcisnąć guzik. Super! A ten gość to ja? Pokazuję palcem, jakbyście widzieli mnie i mój monitor. O, żeż w mordę. Ale zarąbisty efekt. Dobra, naprawiliśmy ten... Troszeczkę się zepsuł stateczek, a myśmy go troszeczkę naprawili. No, no nie gadaj. Wszystko widzieliśmy. Razem z Katią udamy się do doków. Nie czekaj na nas. Bombę znajdziesz w ładowni tuż pod pokładem.
Pospiesz się, Renko. Podniesienie kraftowca musiało zwrócić uwagę Demiczewa. Słyszę zbliżające się śmigłowce. Śmigłowce jak śmigłowce, ja się... O, rybki. Mogę zabić rybkę? Nie mogę. Ale najbardziej mnie przeraża to, co rzuciło tym wielkim kontenerem. To, że Demiczew mnie widzi, to jest akurat najmniejszy problem. Jak ja mam tam wleźć? To mogę dźwignąć? Nie, tego nie mogę dźwignąć. To upuść, stary. Weź to upuść. Upuść to. O Jezus, coś ty jest uparty. Dobra, chyba muszę iść tędy. Tutaj jakoś nie mogę iść tędy. Cholipka, jak ja mam iść? Tu mam iść? Chyba tu mam iść. Nie, no tam też spaść nie mogę. Nawet spaść nie mogę. Coś tu mogę... O, tu mogę to dźwignąć. Aha, dobra, okej. Ale tam była apteczka z tego co widziałem, tak jest. Maksimum mam. Aha, i nie mogę użyć, no to spokojnie. Kapitanie, muszę cię ostrzec. Efekt UMC nie utrzyma się zbyt długo przy podlewie, to dużej kratkowiec. Wow. Ponownie zatonie. Musisz jak najszybciej zabrać bombę i opuścić statek. Ale bajer, wszystko się psuje z powrotem, no nie. Chciałbym to drugie zebrać. Dobra, weź to wyjeb. Aha, wyjebałem sobie prosto w twarz. Też dobrze. Ja to mam talent do takich rzeczy. Okej, okej. Teraz tak, tu, chłopaki. Tak, ja nie lubię tych niewidzialnych sukinsynów. Przeładowuj i head. A ten się zawiesił, ale już się odwiesił. Dobra, nie muszę mu już nic zrobić. Chodzę do statku. Renko, jesteśmy w dogach. Pełno tu ludzi Demiczewa. Śmigłowce dostarczają kolejnych żołnierzy na pokład frachtowca. Uważaj! Okej, jeśli tu są ludzie, to tu jest ciasno. Topił razem z tymi ludźmi, wszyscy zginęli. No, najprawdopodobniej ten nasz niby... O kurwa. Wow, jak to wszystko wygląda zajebiście. Przecież to jest genialnie zrobione, naprawdę. Wow. Chciałbym otworzyć te drzwi, nic więcej nie chciałem zrobić. O kurwa, te idą czubki. Wow. Co to tam strzela? Aha, helikopter, dobra, zajebiście po prostu. Jeszcze nie powiedzcie, że do mnie też będzie strzelać. Co, gdzie ja mam iść teraz, co? Nie mogę tam przejść, bo tu mam niewidzialną ścianę. Kurde mol. A, tędy, dobra. Ma trochę ta gra niedoróbek, ale jest i tak boska. Którą mamy godzinę, bo po prostu... szaleństwo jakieś. 7 minut, dobra. Czyli mamy około 14 minut już nagrane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oh. Wow, jak to wszystko niszczeje powoli. Fajowe to jest. Wszystko jest zajebiste. Zbierz to. I weź uruchom to. I otwórz oczywiście. Dziennik osobisty. 22 listopada 1955. Przyjęliśmy na pokład coś, co Demiczew nazywa bombą E-99. Czuję się nieswojo. Bomba jest niesprawdzona, nieprzetestowana. Jest niebezpieczna. Poprosiłem moich oficerów, aby trzymali swoich ludzi z dala od rufowej ładowni. Miejmy nadzieję, że w drodze powrotnej może będzie spokojne. Okej. Okay. Coś czuję, że tu będzie niezły rozpierdol. Otwórz te drzwi. Mógłbyś szybciej to robić. Dziękuję. Serdecznie. Dobra, tu mamy znowu jakąś dźwignię. Holy crap. Nie laguj mi, gra, proszę cię. Tu mi nic nie potrzebne, bo mam broń. Mamy jakąś notatkę. Gregor powiedział mi, że kapitan zabronił zbliżać się do ładowni na rufie. Podobno mamy na pokładzie nowy rodzaj bomby, która jest w drodze do Moskwy. Ciekawe jak wygląda. Pewnie jak bomba. Znając żywota, pewnie tak. Tu coś się jara, to otwórz, weź to. Aha, wszystko mam. O, coś tu mogłem naprawić?
Aha, i teraz powinienem móc wcisnąć guzik. No wstań. Dziękuję ci. Aha, to było drzwi to tylko, tak? A ja myślałem, że to będziemy statek odpalać, płynąć na ryby albo coś. Teraz mi się to kojarzy z Bioshockiem, to cholernie. Chłopaki tu są. Trzeba wziąć strzelbę, bo na nich to inaczej się nie da. Było ich dwóch, jeden mi gdzieś zwiał. Tu kolegę zjedli do połowy. Druga połowa pewnie im nie smakowała. Idziemy tędy w takim razie. I przypomina mi to misję z Call of Duty 4. Tą misję na statku właśnie. Zażygaj ich wszystkich. Co strzelaj? Nie ma co strzelać. Co ty stary robisz? No co robisz, no? Aha, nie mam tego. Nie mam fiolek, no to jestem w czarnej dupie. Goodbye, amigo. Idziemy, teraz będzie nam została nam tylko broń konwencjonalna. O la 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 la. Co on tak z rozkrokiem stoi? No to po jajkach. A, nie dostałeś po jajkach. Ale ty już dostaniesz. Iwonę znajdziesz? Nie, nie szukaj Iwony. Iwona cię nie kocha. Ale ta jebnie ta beczka zaraz, tak myślałem. Umieraj, nie, nie szukaj nic. Oh, to zapiera tych w piersiach po prostu. Trzeba by było wziąć może strzelbę, bo coś tu tak trochę ciasno. Lepiej byłoby strzelbą. O, okoń. Dobra. Halo. Panowie, o, znowu się coś będę miał z Hiza. Zbierz to, bo to się przydaje. Pomocy! Otwórzcie drzwi! Otwórzcie drzwi! Już otwieram. A nie mogę. A mogę. Statek się deczko psuje. Ale to tylko chwilunie. Technologia broni. O, super. Wreszcie to znalazłem. Broń mi niepotrzebna na razie żadna inna. Pies, zamknij się. Biowzór. Pancerz. Zmniejszenie ilości obrażeń zadawanych przez pociski. O, to mi się przyda. Notatka. Nie wolno zbliżać się do lodowni. O, kurwa, na rufie. Odejdź, kurwa, sam cię stworzyłem, znaczy się zabiłem. Fiu, fiu. Jeszcze raz, nie wolno zbliżać się do ładowni na rufie, mam na podkładzie niebezpieczną broń. Powierzono nam przez wojsko. Wyznaczeni marynarze będą odpowiadali za zabezpieczenie obiektu i dokonywali kontroli 3 razy dziennie lub na moje zlecenie. Za ojczyznę, za ojczyznę. Zbierz amunicję. Rozwal to i zbierz technologię i idziemy dalej. Nie wiem, która minuta jest nagrania, bo mi się nie chce na stoper zerkać. Coś tu mogę zepsuć. Aha, to mogę chwycić. Tu mam maksymalnie. Tu co? Tu gdzieś te łyse ciulki się jeszcze kręcą. Tak coś słyszę po kościach lekko. Amunicja. Otwórz tę szafkę. Notatka. Wkrótce opuścimy katorgę po raz drugi w ciągu ostatnich tygodni. Jeszcze 2 wycieczki i będę mógł stąd wyjechać. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę i opowiem ci o wyspie. To niewiarygodne, co oni tutaj robią. Kocham cię, Timur. Też cię kocham, Timur. Tam mogę iść dalej, ale chciałbym jeszcze tu powperać. Co? A, pakiet medyczny, super. Tu coś mamy jeszcze, przeładuj. To sobie mogę wziąć. Chyba w Sion, więc idziemy dalej.
tego nie, z tym nie mogę nic zrobić. Wow. No, odejdź. No, jeszcze wstaniesz. Już? No, kurwa, w końcu. Tu coś jest. I idziemy z powrotem. O kurwa, znowu schiz. Statek się cały czas psuje. To jest niewiarygodne, co tu się dzieje. Zbierz. Aha, mam maksimum. A to jeden sobie wezmę. I ten sobie wezmę. O, super. Odsłuchamy to nagranie i kończymy odcinek. 1955. Dziś wieczorem przyszedł do mnie Roman. Był bliski paniki. Podobno kontener z bombą E-99 zaczął się świecić. Musiałem to zobaczyć na własne oczy. Okazało się, że Roman mówił prawdę. Cały kontener był w powietrzu pomarańczową światą. Natychmiast skontaktowałem się z doktorem Demiciewem. Uspokoił mnie, mówiąc, że w pojemniku znajduje się tylko E-99, który można bezpiecznie transportować. Mam wątpliwości, jednak zgodnie z planem musimy jutro wypłynąć. I to by było na tyle, ludziska. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Jeśli macie chęć, możecie kliknąć jakąś łapkę. Czy to w górę, czy to w dół. Wybór należy do was. A najlepiej zostawcie jakiś komentarz. I trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka w Singularity.